Na obozie Wałczu jest z nami Karol Bedow. Cześć Koko. Cześć, siema, cześć. O, przygotowujesz się tutaj do gali KSW22 już w marcu w Warszawie. Powiedz, znasz już swojego rywala, bo my ciągle czekamy na uzupełnienie rozpiski. Znam, tak. Już rywala znam, już wiem, kto to będzie. Domyślam się, że nie może zdradzić, to też powiedz, czy jesteś zadowolony. No tak, jestem zadowolony i no co, mogę zdradzić, ale no nie wiem, no ty mówisz, że wiesz. Oficjalnie my nie wiemy, jesteśmy zaskoczeni. Rozumiem, oficjalnie jesteście zaskoczeni, ja oficjalnie mówię, że znam już rywala, wiem, kto będzie rywalem. Generalnie mój menadżer prowadzi jeszcze rozmowy z właścicielami KSW, żeby dopiąć wszystkie tam detale, jeżeli chodzi o wagę i tak dalej tego przeciwnika. No ale chyba już jest wszystko dopięte, raczej tak na 99%. A właśnie w jakiej wadze, bo tam tych w ciężkiej tych limitów KSW trochę ma, 115, 120, 110, 125. Znaczy tak, no z tego co się orientuję, jeżeli byśmy mieli walczyć o pas, no to wtedy jest limit 120, tak jak to waga ciężka. Natomiast jeżeli jest to walka typu extra fight, czy tam super fight, czy jak to tam zwał, to wtedy zazwyczaj robimy catchweight, no bo czasami jest tak, że przeciwnik waży 105 kilo, ja ważę powiedzmy 100, nie wiem, 110, 112, różnie to zależy tam od dnia. I wtedy trzeba się złapać w jakiejś tam, w jakiejś średnie, prawda? Natomiast gdyby to była walka o pas, no to myślę, że bezapelacyjnie bez żadnych tam komentarzy można mówić, że 120 jest limitem i wtedy w 120 się bijemy. No w tej wadze ciężkiej tam coraz gęściej jest u was, bo dochodzą nowi zawodnicy, doszedł Paweł Nastula i zostaliście od razu, bo było taki fantasy matchmaking, od razu zaczęli wszyscy łączyć ciebie z Pawłem, z tego co wiem, ty nie masz nic przeciwko, Paweł nie ma nic przeciwko i władze KSW nie mają nic przeciwko. No tak, no ja bardzo bym chciał walczyć z Pawłem, czekam niezmiernie na taką opcję, żeby móc stoczyć z nim pojedynek. Właściciele KSW obiecali mi ten pojedynek, no i on się ma odbyć w 2013 roku, a kiedy dokładnie to już zależy od nich. A skąd w ogóle taki ten, macie jakąś kosę z Pawłem, że obaj chcecie tej walki? Nie, absolutnie, ja nie mam żadnej kosy z Pawłem, to nie chodzi o jakieś tam, nie wiem, jakieś prywatne sprawy, absolutnie, wręcz przeciwnie, ja darzę go pełnym szacunkiem, bo mówię, zawsze tam oglądałem, podziwiam jego starty, jego walki, kiedyś nawet jeździłem jako sparring partner do niego, jak się szykował do Pride, także nie, to absolutnie, to tylko czysto z sportowego punktu widzenia. Jak on walczył w Pride, to ty byłeś trochę mniejszy i nie miałeś brody, a powiedz, jak szły te sparingi wtedy? Jak on walczył w Pride, to na śniadanie jadłem mleko, nie miałem brody, byłem o wiele mniejszy i siedziałem o 5 rano, przygryzłem paznokcie przed telewizorem i mu kibicowałem. Uważasz, że to jest dobry ruch ze strony KSW, zakontraktowanie Pawła? No myślę, że tak, coś muszą robić w tej wadze ciężkiej, żeby tam były właśnie, tak jak mówisz, jak powiedziałeś przed chwilą, żeby były jakieś ruchy, żeby było coraz gęściej. No dobrze, ale przejdźmy tutaj do tego, co się dzieje w Wałczu, bo widziałem, że wśród... Znaczy ja nigdy nie rozumiałem, po co ta agresja, ale to jest wasz wybór. Widziałem też, że tutaj hobbystycznie wjeżdżałeś dzisiaj w niemieckiego zapaśnika i pokazywałeś mu poznańską szkołę zapasów. Tak. Powiedz jak to wyglądało. Tak, to miałem przyjemność dzisiaj akurat sparowania z Matiasem. Matias to jest taki nasz serdeczny znajomy Niemiec, on jest mistrzem Niemiec. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie z którego roku, ale jest mistrzem Niemiec zapasów w stylu klasycznego. Mieliśmy okazję dzisiaj sparować, także no zresztą wiele razy już sparowałem z Matiasem. On przyjeżdża do nas, szlifuje parter i stójkę, natomiast my czasami podłapujemy od niego pewne kwestie, jeżeli chodzi o zapasy, o styl klasyczny. Natomiast jeżeli chodzi o styl wolny, no to absolutną mekką tutaj jest Andrzej Kościelski i Poznań, Anko z zapasy. Właśnie do tej najbliższej walki też będziesz się przygotowywał z Andrzejem? Oczywiście, jak najbardziej. To jest znakomity trener, znakomity człowiek, fenomenalnie potrafi przygotować, myślę, że każdego zawodnika. Właśnie jesteśmy w Wałczu, to jak zwykle macie fajne warunki do treningu, a też dzisiaj wieczorem miła uroczystość, bo jesteś jednym z tych, którzy zostaną ambasadorami Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu. Powiedz, czym to się wiąże i skąd taki tutaj myk? Tak na szybko, wiąże się to z tym, że trzeba się ładnie ubrać dzisiaj wieczorem, ale niestety chyba wystąpię w takim stroju, że tak powiem, kombinowanym. Natomiast o co chodzi? W dużym skrócie. Kilku z nas zostało wytypowanych na ambasadorów Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu. Wiąże się to z tym, że będziemy reprezentować ten ośrodek na różnego rodzaju eventach sportowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakie to ma korzyści dla nas? Ma to korzyści dla nas takie, że możemy korzystać w dowolnym okresie w roku z tego ośrodka, bądź też z innych ośrodków sportów w całej Polsce bezpłatnie. No to chyba dla was fajna sprawa i masz jakiś pomysł, jak na przykład, nie wiem, czy do Zakopanego, czy do Spały, gdzieś się wybierasz? Już byłem w Zakopanem akurat z moim synem w grudniu, jakby wykorzystałem już gdzieś tam jedną z opcji. Natomiast, jeżeli będzie taka możliwość, będzie czas i będą sparring partnerzy, żeby gdzieś pojechać właśnie, tak jak mówisz, Zakopane, czy do Władysławowa, czy gdziekolwiek, czy nawet do Warszawy, no to pojadę, jasne. Ale jeżeli mam jechać sam tylko tak rekreacyjnie, no to wtedy poza
poza jakby poza okresem przygotowań. Dobra, dziękuję bardzo. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to chwilka dla Ciebie. Pozdrowić przede wszystkim chciałbym moich trenerów, Piotra Bagińskiego, Andrzeja Kościelskiego i chyba najbardziej, nie wiem, serdecznego człowieka, jakiego w życiu spotkałem, Krzysztofa Krupeckiego, który jest aktualnie, zajmuje się moją fizjologią i z wszystkimi sprawami związanymi z przygotowaniem tutaj wydolnościowym. Jestem mu bardzo wdzięczny za pomoc i współpracę. Dziękuję serdecznie mu za poświęcony czas. Dzięki. Dzięki.